24 lipca to dla wszystkich policjantek i policjantów data nieprzypadkowa. Tego dnia w 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest obchodzone co roku Święto Policji. Świętowano również w Łukowie. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu policjantów, kierownictwo komendy, zaproszeni goście, przedstawiciele służb oraz urzędów. Zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji inspektor Jarosław Adamski oraz komendant powiatowy policji w Łukowie, młodszy inspektor Andrzej Panasz, wręczyli policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Policję tworzą ludzie i od ich pracy i zaangażowania zależy jakość wykonywanych czynności. Przekłada się ona na poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz na ocenę naszej pracy przez tych mieszkańców, bo to są najlepsi recenzenci. Ostatnie badania opinii społecznej wskazują, że 9 na 10 Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, a 71% Polaków ufa policji. To najwyższy wynik od lat. Jestem przekonany, że działania łukowskich policjantów i pracowników policji także wpisują się w te badania. Staram się jak najlepiej wykonywać swoje zadania i przez to dobrze służyć mieszkańcom. Oczywiście zawsze może być lepiej, a przez to bezpieczniej. Taki jest kierunek naszych działań. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zostaną wręczone awanse na wyższe stopnie policyjne. Tych łącznie awansowanych zostanie 34 policjantów. Awans otrzyma jeden oficer policji, 14 aspirantów policji, 18 podoficerów policji oraz jeden starszy postępowy policji. 7 policjantów oraz 4 pracowników policji otrzyma nagrodę komendanta lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji, nagrodę pieniężną za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków. Kilkudziesięciu policjantów zostało wyróżnionych również przeze mnie nagrodami pieniężnymi. Liczby te świadczą o tym, że Państwa dobra, rzetelna służba i praca znalazła uznanie w oczach przełożonych, to nie tylko komendanta powiatowego, ale również lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji. To, że mówimy, i to mówimy powszechnie, przy różnych okazjach, czy to towarzyskich, na różnych uroczystościach, imprezach, konferencjach, że żyjemy w powiecie bezpiecznym, to w znaczącej mierze jest Waszą zasługą. Zasługą tego, że jesteście jako Komenda Powiatowa Policji, ale i zasługą tego, że solidnie, rzetelnie, często z narażeniem życia, ale też jeszcze częściej w pracy stresując się, czy przeżywając różnego rodzaju emocje, a więc pracy niełatwiej, nielekkiej, zawdzięczamy właśnie tą opinię o dobrym, bezpiecznym powiecie. I niech tak jak najdłużej pozostanie. A więc za ten trud, wysiłek, za poświęcenie się na swojej służbie, dla dobra i bezpieczeństwa naszych mieszkańców składam jeszcze raz serdeczne słowa podziękowań. Życzę wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej Policji, by mimo tych wszystkich okoliczności, jakie towarzyszą Waszej pracy, ta praca dawała Wam jak najwięcej satysfakcji. Życzę jak najwięcej sukcesów w działaniach na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa w powiecie łukowskim. Jestem przekonany, że mieszkańcy naszego miasta czują się w Łukowie bezpiecznie, że większość mieszkańców Łukowa czuje się bezpiecznie. Życzę Wam, żeby to takie przeświadczenie, poczucie bezpieczeństwa stało się udziałem wszystkich mieszkańców Łukowa, wyróżnionym dzisiaj i nominowanym na wyższe stopnie. Bardzo serdecznie gratuluję. Niech to Was zachęca do dalszej efektywnej pracy. Dziękuję bardzo. Garnizon lubelski w bieżącym roku jest w czołówce garnizonów w całej Polsce, a w wielu tych najważniejszych kategoriach zajmujemy pierwsze miejsce. Mamy najlepszą wykrywalność w 7 kategoriach, mamy bardzo dobrą dynamikę wszczęć postępowań przygotowawczych. Dobrze się też dzieje, znacznie lepiej niż w latach ubiegłych na drogach lubelszczyzny, znacznie mniej wypadków, kolizji, rannych i co najważniejsze, istotne zmniejszenie ofiar wypadków śmiertelnych, czyli osób, które ginęły na drogach lubelszczyzny.
nie da się ukryć, że w dużej mierze to również Państwa zasługa, bo jednostka szósta w kolejności, jeśli chodzi o stan etatowy, z całą pewnością ma wymierny wpływ na wyniki całego garnizonu. Za to Wam serdecznie dziękuję, bo sprężyliśmy się wszyscy i okazuje się, że formacja pod tytułem Policja jest organizmem nie skostniałym, tylko takim, który potrafi się przystosować do nowej rzeczywistości, do nowego kierownictwa, nowych wymagań czy nowego standardu pracy, bo nie ulega wątpliwości, że on w pewnym stopniu się zmienił. Może nie każdemu pasował, ale okazuje się, że wymierne efekty potrafi przynosić również w Waszej jednostce. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele zaproszonych gości, którzy na ręce komendanta łukowskich funkcjonariuszy przekazali gratulacje i podziękowania dla wszystkich policjantów za służbę i pomoc niesioną mieszkańcom powiatu łukowskiego. 7 policjantów oraz 4 pracowników cywilnych za wysoki profesjonalizm, wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, zaangażowanie i inicjatywę zostało wyróżnionych przez lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji nagrodami pieniężnymi. Ogółem w tym roku mianowanie na wyższy stopień służbowy otrzymało 34 policjantów z Łukowa.